Cześć, witajcie, jestem Fikos i witam was w kolejnym odcinku z serii Oceniania Wojów Strzeleckich. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam lekkie samochody ratownictwa technicznego. Jeszcze chciałbym dodać, że do współpracy dołączył Edgar Kuzera. Ja już bez przedłużenia zapraszam was do oglądania. Miejsce piąte, a na nim Mercedes Vario. Samochód ten posiada zbiornik z wodą o pojemności 750 litrów i na środek pionotwórczy o pojemności 80 litrów. Pojazd ten posiada również zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych firmy Holmatro, umożliwiających prowadzenie działania z zakresu ratownictwa technicznego. Pozostałe wyposażenie to m.in. agregat prądotwórczy z masą oświetleniowym, zestaw PSPR1 do ratownictwa medycznego, poduszki wysokociśnieniowe, piły spalinowe do cięcia drewna, piła do cięcia betonu i stali, środki do pochłaniania i neutralizacji substancji ropochodnych, ubrania gazoszczelne, hydrauliczny ściskacz do rur. Samochód ten służy głównie do prowadzenia działań ratownictwa technicznego i chemicznego, jako przystosowany do ciągnięcia z przyczepy ze sprzętem chemicznym. Myślę, że pojazd ten idealnie nam będzie pasował na rozpoczęcie filmu. Czwarte miejsce, a na nim Iveco 65C15, zabudowany przez firmę Szczęśniak. Pojazd w tej niby małej kabinie posiada miejsce aż dla 7 osób. Samochód ten posiada także zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, a także linię szybkiego natarcia mającą długość 60 metrów. Główne wyposażenie tego pojazdu stanowią narzędzia hydrauliczne, pachołki, łopaty, wyciągarka elektryczna do ponad 2,5 ton, piły, a także masz oświetleniowy o wysokości 5 metrów. Pojazd ten ma taki bardzo charakterystyczny, starszy wygląd i przez to ląduje on na miejscu czwartym. Miejsce trzecie i wreszcie przyszedł czas na ten pojazd. Jest to samochód Renault Mascot, zabudowany przez firmę Wawrzaszek i inżyniera samochodów specjalnych. Tego typowego technika nie mogło dziś zabraknąć. Pojazd ten stacjonował i stacjonuje w większości jednostek ratowniczo-gaśniczych. Szczerze mówiąc, to gdy tylko słyszę słowo technik, to na myśl od razu przychodzi mi ten samochód. Może przejdźmy do specyfikacji. Liczba strażaków mogących jechać nim do akcji to 6 osób w układzie 1 plus 1 plus 4. Niby typowy technik, ale zbiornik na wodę posiada. I to nie taki mały, bo nawet 1000 litrów. Dodatkowo może mieć także zbiornik na środek pionotwórczy. A jeśli chodzi o wyposażenie, to m.in. posiada szybkie natarcie, narzędzia hydrauliczne, piły, miotły czy łopaty. Ogólnie wszystko, co potrzebne do zdarzeń drogowych, znajduje się właśnie na tym samochodzie. Standardowo już myślę, że trzecie miejsce jest dla niego idealne. Jeśli wciąż potrafię liczyć, to teraz czas na miejsce drugie. Należy ono do samochodu Ford Transit, zabudowany przez firmę Stolarczyk. Pojazd poprzez liczbę miejsc, jaką posiada, i dodatkowo swoją obszerną zabudowę na wszelaki sprzęt, często jest wykorzystywany jako samochód ratownictwa technicznego. Posiada on 6 miejsc dla ratowników w układzie siedzeń 1 plus 2 plus 3. W skład najczęstszego wyposażenia tego pojazdu wchodzą narzędzia hydrauliczne, piły do drewna, betonu i stali, pachołki drogowe, a także wszelkiego rodzaju miotły czy łopaty. Ogólnie rzecz biorąc, pojazd ten jest bardzo dobrze przystosowany do zdarzeń drogowych i na pewno często bierze udział w akcjach ratowniczych. Jeśli chodzi o wygląd, to na uwagę zasługuje przednie urorowanie, które dodaje takie bojowe spojrzenie z reflektorów pojazdu. Według mnie samochód ten idealnie tutaj pasuje. Miejsce pierwsze, a na nim samochód marki Iveco, zabudowany przez firmę Wawrzaszek i inżyniera samochodów specjalnych. Model na zdjęciu posiada 3-osobową kabinę. Lekki wóz ratownictwa technicznego na swoim wyposażeniu posiada takie rzeczy jak m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych marki Lucas, w tym także nożyce czy rozpieracz, piły do betonu, stali i drewna. Znajdziemy na nim również zestaw ratownictwa medycznego, w którego skład wchodzą deska ortopedyczna i torba PSPR1. Co do mojej opinii, to podoba mi się ze względu wizualnego, gdyż te zaokrąglone kształty kabiny dodają temu pojazdowi uroku i zapewniają wrażenie naprawdę dobrego samochodu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę.
Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!